2 czerwca, niedziela, analiza weekendowa, rynek walutowy. Rozpoczynamy od pary euro do dolara, która cały czas znajduje się w trendzie średnioterminowym, właściwie można powiedzieć, już no, zależy jak to uznać, ale no, od ponad półtora roku w trendzie spadkowym i naprawdę im więcej razy spojrzę na ten wykres, tym bardziej jestem przekonany o tym, że i tu również będzie działała zasada, która działa od wieków na rynkach finansowych i tym samym będziemy świadkami. Tu właśnie jest ten mój minus techniczny, że nie potrafię dokładnie nawet w przybliżeniu wyznaczyć czasowo, ale cenowo myślę, że para euro-dolar w końcu dobrnie do poziomu 1,08. Tutaj nie wydaje mi się, żeby coś prędzej się zakończyło. To znaczy się, jesteśmy tutaj na poziomie teraz 61,8, gdzie może się wygenerować jakaś większa korekta. To może mieć miejsce, zwłaszcza, że widzimy jak gdyby taką, no, ubijanie dołka na te 1,11. W tym tygodniu powstała nam taka świeca czarna, co prawda, ale z wyraźnym dolnym cieniem. Jeżeli spojrzymy tutaj przepraszam za ten, ale to są, nakładają się z różnych interwałów strefy. Nie mam tutaj innego możliwości, więc tak to wygląda. Jeżeli to nałożymy na fakt tutaj tego wyszło mi z głowy, nie objęcie, odwrotność zasłony ciemnej chmury, formacja przenikania, która wyraźnie wybiła tutaj połowę czarnego korpusu, ta biała świeca, teraz ten pin bar taki doskowy, to jest tutaj widać szalona próba obrony tego poziomu około 1,11 i to może wygenerować nam jakiś ruch korekcyjny, czy to nawet i do poziomów tutaj zielonego overbalansu, czy do poziomów czerwonego overbalansu, ale tylko na razie może. Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, widzimy kolejna czarna szpulka po tych świecach matkowych. Tutaj też widzieliśmy szpulki i bzdęk. I tutaj moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że coś takiego może mieć miejsce. Ale teraz, skoro widzimy tutaj mocną obronę, to zobaczmy jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym jedynym pierwszym pozytywnym sygnałem do jakichś troszeczkę większych wzrostów jest fakt, iż po spadku mimo wszystko na nowy dołek, tak, wybicie jest tutaj tego poziomu, rynek poszedł do góry, wybijając ostatni potwierdzony szczyt, czyli dał nam szansę na zmianę sygnału, na zmianę tej tendencji spadkowej, tej tu od poziomu 1,27. I następnie spadł, zatrzymując się znowu na 88, gdybyśmy popatrzyli na wykresie intra, mieliśmy taki układ ala właśnie nietoperza i tutaj mamy 88, najpierw powstał pin bar w czwartek, potem w piątek bardzo silna biała świeca. No, osobiście nie jestem zwolennikiem takich startów, to powinno sugerować co najmniej jakiś ruch korekcyjny, ale ten cały układ daje możliwość nam pójścia w górę i wybicia nam tutaj poziomu 1,12,10 i ataku na, po pierwsze, tutaj strefa 1,12,30, a po drugie być może próba wybicia albo no co najmniej ataku linii szyi podwójnego dołka. To są wszystko, że tak powiem, możliwości. Na tę chwilę mamy sygnał w postaci gwiazdy wieczornej na zniesienie 88 i dlatego też jest ta możliwość na pójścia na wyższe poziomy, czyli tak jak powiedziałem, najpierw 1,12,30, następnie 1,12,70. Tutaj w tym może pomóc tylko rozpatrywanie wykresów niższego interwału, czyli na przykład godzinowego. Pierwszą próbą, jaka będzie, to będzie dojście teraz do bardzo ważnej strefy, również na poziomie 1,12. Czyli tutaj, jak widzimy, mamy taką jak gdyby skróconą, przyspieszoną linię trendu, nachodzącą na silną strefę oporu. No jeżeli rynek tutaj w tych poziomach około 1,12 no nie da rady, zawróci, no to patrząc, że mamy cały czas trend spadkowy na wykresie tym średnioterminowym, powstanie nam zagrożenie dalszego spadku. W tym wymiarze dziennym, tak jak powiedziałem, szansa na zmianę trendu, ale dopiero po wybiciu tutaj 1,12,10. I moim zdaniem, no nie potrafię powiedzieć,
jaki wariant tutaj będzie zagrany, ale w tej chwili jest szansa na wzrosty. Tylko tak jak mówię, w ramach moim jakichś korekt. Oczywiście, jeżeli okazałoby się, że rynek wygeneruje nam sygnał w postaci wybicia linii szyi i będziemy mieli podwójny tutaj dołek, tak? Czyli perspektywę około 160 pipsów, no to jeżeli dołożymy tutaj do tego poziomu te 160 pipsów, to jesteśmy tutaj już na poziomie około tego czerwonego overbalansu. To są jakieś tam 200 pipsów do zrobienia, więc to nie jest mały ruch, więc tutaj sugerując się niższymi interwałami, w coś takiego można grać. Ale natomiast jeśli chodzi o ten wyższy wymiar czasowy, to tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że może być nawet i trudno z tym, aby dojść tutaj do tych poziomów, bo mamy tutaj znowu kolejną linię trendu i strefę mniej więcej na poziomie 1.13, więc tak to widzę, natomiast w tym całym długim wariancie, to tak jak powiedziałem, no to do 1.08 będziemy szli. Więc teraz wszystko w zależności od tego, jaki kto interwał wykorzystuje, tak może grać. Grając w tych niższych interwałach, no można tutaj myśleć o kształtowaniu się jakiegoś trendu wzrostowego i pytanie właśnie te poszczególne strefy, jako te strefy, do których możemy dojść. Ogólnie rzecz biorąc, para euro-dolar no jest chyba jedną z najgorszych par do grania już od dłuższego czasu. Spoglądając tylko na ten wykres, to widzimy, jaka to jest szarpanina. Jeżeli dołożymy do tego, że najwięcej ludzi na tej parze gra i duże tuzy o tym dobrze wiedzą, to dochodzą tutaj jeszcze mega dużej ilości takie jakieś dziwne, fałszywe zagrania, które no powiedzmy sobie, mogą wyczerpywać potencjał psychiczny każdego drobnego inwestora. Jeśli teraz drugi to oczywiście indeks dolarowy, no tutaj widzimy wyraźnie po tym pinbarze w ubiegłym tygodniu, jaki był, mieliśmy dojście tutaj do strefy mniej więcej takiej tego szczytu poprzedniego, jest silna czarna świeca, to sugerowałoby co najmniej zejście tutaj chociażby do 97, czyli zrobienie jak gdyby korekty tego całego ruchu wzrostowego, a po wybiciu tego poziomu, no należałoby się spodziewać, że będziemy schodzili tutaj do poziomu 95, no i to tak samo wygląda jak na parze oczywiście euro do dolara. Kolejne, mamy ogólnie trend wzrostowy w szerokim terminie czasowym, w związku z tym tylko powolutku możemy sobie tutaj podawać, nie ma tutaj sensu, że tak powiem, zakładania, że to już jest szczyt, pod którego będziemy mocno spadali. To trzeba robić systematycznie i po prostu z niższych interwałów wychwytywać to, co może się dziać na nieco wyższym, czyli jeżeli nas interesuje wykres dzienny, no to tutaj mamy sygnały świadczące o możliwości wykreowania jakiegoś tam trendu znowu wzrostu spadkowego, który należałoby zakładać na razie do tych poziomów, czyli 97. Jak te poziomy zostaną wybite, można potem zakładać, że będziemy szli na te niższe poziomy. Kolejna to jest polski złoty i euro, bo tutaj jest taka sytuacja, gdzie widzimy wyraźnie, moim zdaniem szykuje się coś takiego, że po tym wzroście, tak, mamy najpierw jakiś tam powiedzmy spadek, teraz mamy wzrost, nawet być może w postaci jakiegoś impulsu wybijający ostatni potwierdzony szczyt, teraz mamy zejście wybijający ostatni potwierdzony szczyt, mamy układ ABC, tak, mamy znowu A, B i teraz co najmniej C w ramach dużego A, B, C tego impulsu i potencjalnie spadek do 4,17, 4,18. Ale po tym ostatnim tygodniowej świecy tutaj, jaka jest, ten pinbarze, czyli tutaj jakieś harami, wybicie pinbar, należałoby uznać, że teraz pójdziemy w kierunku 4,25, tu coś może się zadziać, ale mimo wszystko 4,22 to by był taki rejon, do którego minimalnie według mnie powinniśmy zejść w tej chwili. Czyli złotówka powinna się umacniać, co, nie wiem, może by się przełożyło na jakieś też i próby wzrostów na naszym rynku akcyjnym. Ale tak to na obecną chwilę tutaj wygląda, bo mamy po zejściu, po tym spadku, który co prawda nie wybił nam tego ostatniego tutaj dołka, ale mamy układ, gdzie poszła tylko korekta i rynek już idzie, więc tak jak powiedziałem, jakaś A, B, C,
tutaj i dlatego te rejony 4,25, 4,22 to są według mnie teraz najbliższe docelowe rejony dla umacniającego się złotego. Jeżeli spojrzymy teraz jeszcze na wykres dzienny, no to tu widzimy wyraźnie, tak, że tu po jakimś tam spadku, tak, jest ruch ABC też. No i teraz powinniśmy tutaj no, znowu generować masa dużych górnych cieni. No, powinien ten rynek schodzić nam w dół, czyli jeszcze raz powtórzę, złoty powinien się nam umacniać. Kolejna para to funt do dolara. Tutaj na wykresie tygodniowym widzimy czarną świeczkę. Ja może tutaj, dobra, przesunę. O, zrobię to w ten sposób, a za chwilę to zrobię. Z dolnym cieniem, tak? Czyli jest tutaj jakaś reakcja popytowa. Tym niemniej jednak zwróćmy uwagę na szersze spektrum. Jesteśmy, niby odbijamy, ale to jest jak gdyby górna granica strefy. Poza tym tutaj, jeśli chodzi o taką całą strefę na koronę, też jest górna granica. W związku z tym no, jest jakaś reakcja, ale układ samych czarnych świec no, pokazuje, że no, za wcześnie, aby myśleć o jakichś konkretniejszych jeszcze wzrostach. Tak? Jest duża szansa, że tu potencjał, ten największy potencjał spadkowy dobiega wyczerpania, ale nie wiadomo, ponieważ z tej szerszej perspektywy widzimy wyraźnie, że możemy mieć A, B i teraz C, które zejdzie tutaj co najmniej do tej strefy na poziomie 1,22, a więc to jeszcze zostało około tam 400 czy 500 pipsów na dół. Więc my tego nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Natomiast tu w tych okolicach 1,25, 1,25 z haczykiem mamy faktycznie strefę, która może zatrzymać i może być układ, gdzie mamy po ruchu wzrostowym korektę i pójdzie następny ruch wzrostowy. No, przewidywanie to jest, nie jest zbyt dobrym układem, więc kilka wariantów. Teraz miesięczny wykres jeszcze, bo jest koniec miesiąca, widzimy jaka duża, silna, czarna świeca, więc w związku z tym no trudno jest myśleć o tym, że możemy mieć jakieś mocniejsze wzrosty przed nami, tak? No może być jakaś próba, ale potem jeszcze coś i dopiero potem ewentualnie. W tej chwili mamy tu wyraźnie po tym ruchu korekcyjnym spadek, który sugerowałby mimo wszystko zejście do tych niższych poziomów, o których wspominałem przed chwilą, czyli tu gdzieś co najmniej do 1,22. To wydaje, czyli wybicie, inaczej wybicie tego tutaj dołka. To mi się wydaje bardzo mocno prawdopodobne, patrząc na wykres miesięczny. W związku z tym jeszcze raz do tygodniowego wracamy. Powtarzam, jest tutaj reakcja, ale to jest tylko reakcja, więc teraz przejdźmy na wykres dzienny i podokładajmy to, co miałem tutaj do podołożenia, co miałem zaznaczone, ale gdzieś mi już jedno uciekło, dobra, nieważne. Chodzi o co? Że w tym tutaj okresie mamy bardzo zbliżone korekty. I teraz patrząc na to, bardzo ciekawy wydaje się poziom około 1,2680. 1,2690. Tutaj te okolice. Zobaczmy, w tym ujęciu dziennym jest to tutaj ten poziom tego wystrzału do góry. Ale tutaj widzimy również ten wykres, bo ktoś powie, na wykresie dziennym jest pin bar. Dobrze, fajnie. Tylko on wisi w powietrzu. On tak naprawdę no, wisi w jakimś tam powietrzu i to jest jego minus. W związku z tym zakładamy, że łatwiej jest kontynuować trend spadkowy niż go odwracać i na tę chwilę patrząc, to dojście tutaj w układzie intragodzinowym i ukazanie się jakichś układów prospadkowych będzie dobrym momentem do zagrania co najmniej tu do okolic 1,2480. Czyli to jest znowu jakieś tam powiedzmy 200 pipsów do spadku. Moim zdaniem cały czas w grze jest tutaj ewentualnie mówię fala czwarta pędząca i zejście jeszcze tutaj do strefy na koronę jest chyba bardzo mocno prawdopodobne, a co potem? Potem czas pokaże, bo będzie na pewno, jeżeli tu by zeszedł rynek, będzie szansa na to, żeby powstała tu jakaś reakcja, która może być nawet mocniejsza, tylko czy ona zdoła nam zmienić ten średnio i długoterminowy trend? No nie wiem, właściwie średnioterminowy powiedzmy sobie, bo no przecież on trwa tam zaledwie rok. Rok, co ja mówię, zaledwie dwa miesiące, trzy, to, więc to nie jest jeszcze żaden układ, to jakoś długoterminowy, ale pamiętajmy o wpisywaniu się tutaj w ten cały, o,
że tu jest szansa się zatrzymać, zwłaszcza, że tu mamy linię trendu, ale cały czas możemy mieć do czynienia z wybijaniem tego dołka i zejściem tu na niższe poziomy 1,22. Na tę chwilę, tak jak powiedziałem, nawet w ujęciu dziennym nie ma nic, co by można było zmieniać, natomiast w godzinowym warto przypatrzeć się na to, nie szukać okazji jeszcze do L, tylko przypatrzeć się, co się zadziała tutaj na tej strefie w okolicach 1,2680. I ostatnie to jest, ktoś prosił mnie o ropę, więc mamy kontrakty, dokąd mogą spaść. No, zauważmy, w szerokim, w tym takim półszerokim od 2016 układ ABC, rynek schodzi, teoretycznie coś, co ma taki postać jak gdyby impulsu, tak? Ale nie wybija nam tutaj tego dołka, niewybity tam zostaje ten dołek, rynek idzie do góry, poszedł jednak równą korektą, tutaj nie mamy co do tego złożyć, że jest to jakiś układ korekty ABC z dużym pin barem na strefie oporu, tak, i na wzniesieniu 61,8% i to wygenerowało bardzo silny spadek teraz. Myślę, że tak, jest tutaj co prawda strefa na około 52 dolary, która mogłaby próbować powstrzymać to, ale według mnie rynek mimo wszystko, mimo że tutaj nie wybił tego dołka, tego, i nie wybił, to mimo wszystko podstawowy dla mnie wariant jest taki, że ropa będzie spadała w okolice tutaj 35, 37, 38 dolarów. Tak, do mojej ukochanej strefy na koronę. To jest podstawowe założenie. Jeżeli teraz weźmiemy jeszcze, że geometria po tym ruchu wzrostowym, ten pierwszy spadek zatrzymał się na 61,8, no to geometria też nam podpowiada 37, bo mamy 78,6 i tak zwany układ Gartleya. Czyli tak jak powiedziałem, docelowo widzę w tej chwili bardzo poważne prawdopodobieństwo zejścia tutaj do 37 dolarów, do tych okolic. Natomiast tu gdzieś oczywiście w tym poziomie 52, tu przy tych rejonach, może ukształtować się, nie wiem, jakaś kilkudniowa korekta, no, może być jakaś próba zatrzymania, bo to jest właściwie tak naprawdę ostatnie miejsce do zatrzymania tego spadku, który miałby być korektą i miałby być kontynuowany na wyższe poziomy. A dlaczego w ogóle myślimy o wyższych poziomach? No bo tu otwartym według mnie jest elementem to, że po tej dużej piątce rynek spadł tutaj do poziomu nie dochodzącego do 61,8, tylko do jakiejś strefy, znaczy jakiejś, no silnej strefy oporu wynikającej z tych dołków, ale patrząc na ten impuls, on powinien być skorekcjonowany. Jeżeli doszedł tu, to jest duże prawdopodobieństwo, że po układzie ABC będziemy mieli układ ABC i potem pójdzie jeszcze silny ruch, który pójdzie nas, będzie nas niósł z ropą na poziomie około 90-95 i założę się, że tutaj jest też gdzieś 78,6% zniesienia, a to jest układ, który w ogóle na ropie bardzo często lubi występować. Czyli najbliższe tygodnie, moim zdaniem, bardzo duże prawdopodobieństwo schodzenia na 37. W perspektywie takiej dziennej szansa na powstrzymanie tego spadku, na próbę jego zatrzymania tu w okolicach 51-52 dolarów, czyli lewa moment, generowanie korekty, czy to do strefy na 55, czy ewentualnie na 59 i dalsze spadanie. No oczywiście kolejna faza, jeżeli uda się wybić tą strefę na 52, mniej więcej 52-51, to kolejna faza próby zatrzymania tutaj w rejonach 45 dolarów. Ale jeżeli już tu dojdziemy, to naprawdę no to już będzie tylko, można było sobie tak marzyć, że nie zejdziemy tutaj na te niższe poziomy. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ropę i w ogóle o cały rynek walutowy.